Postkomentum, kochani, dzień dobry. Dzień dobry, tak w ogóle, bo jest dzień dobry postkomentum. Znaczy wieczorny dzień dobry postkomentum. Taka mieszanka dzisiaj nastąpi. Paluszek dalej jest w bandażu. No, upierdzieliłem sobie palca, no co mam zrobić? Straciłem trochę własnego mięsa. Ui, ui. Może się koty pożywią. Kotuła, nie kotuła. Oliwia Olsyk, ty lubisz koty, prawda? Tam pisałaś mi, że się koty nie najedzą, bo za mało. No trudno, ale zawsze coś. No, dzień dobry kochani, właśnie na początek. Propozycja na śniadanko. Spójrzcie na te moje przeurocze oczy. Propozycja na śniadanko, wiecie co, nie mam pojęcia co zrobić na śniadanie jutro. Znaczy ja sobie zrobię tosty z Nutellą. Mam tosty, mam chleb testowy, mam chleb tostowy, mam Nutellę, sobie zrobię chleb tostowy z Nutellą. Normalnie bym sobie zrobił jakieś jajo z szyną albo coś, ale nie mamy. Nie mamy, bo jesteśmy w przeddzień zakupów, w związku z czym lodówka świeci pustami. Znaczy dojadamy resztki, o tak bym powiedział. Co jest też dobre. Bo można sobie kreatywnie wymyślić kilka bardzo ciekawych rzeczy do jedzenia. Ja będę wpierdzielał tosty z Nutellą. Ewidentnie, zdecydowanie. Z całą stanowczością. Można z miodem. Jak ktoś nie lubi Nutelli. Oczywiście. Tak, ja wiem, ja krytykuję Nutellę, że to tam, a w tej Nutelli to cukru i w ogóle, ale czasami sobie zjem, tak? Bo jestem normalnym człowiekiem, hej. No, od czego chcę zacząć? Poranne postkomentum, moi drodzy. Ani ja, moja droga kochana koleżanko kanałowa i Aleksandra. Widzę, że tu się przekomarzacie z naszym przeuroczym kolegą Sesori Art, który... Jak już wcześniej wspominałem, jest człowiekiem dosyć kontrowersyjnym, chociażby pod tym względem, że... I już się teraz odnoszę, że... Znaczy, powiem wam szczerze, nie chciałem tego robić ani mówić, bo... Przepraszam cię, Sesori Art, nie wiem jakim jesteś człowiekiem, bo cię nie poznałem nigdy na żywo. Natomiast twoich wypowiedzi, które są nie po raz pierwszy pod moimi filmami, nie po raz pierwszy wszczynasz awantury na moim kanale, z moimi widzami. Nie po raz pierwszy piszesz niewybredne opinie swoje, uważając, że są jak najbardziej zasadne, ponieważ jesteś Żydem, co wszystko tłumaczy. Natomiast ignor byłby dla ciebie najlepszy, natomiast no niestety trzeba się do ciebie odnieść, ponieważ jesteś takim... Nie, ty mi piszesz, rzeczywiście wrzucasz mi, że ja mam kłopoty z przyswajaniem sobie krytyki, i każdy, który mnie krytykuje, jest natychmiast nacenzurowany i tak dalej, i tak dalej. Nie będę z tym dyskutował. Ludzie, którzy mnie regularnie oglądają i regularnie poczyniają wpisy różne, krytyczne lub mniej krytyczne pod moimi filmami, widzą, jak się do nich odnoszę, dlatego właśnie robię też postkomentum. Bardzo często czytam wpisy, które są krytyczne, pod warunkiem, że są krytyczne merytorycznie, Sesori Art, a twoje nie są. I to jest właśnie problem z tobą. A ci powiem, jaki z tobą jest największy problem. Największy problem z tobą polega na tym, że ty, człowieku, niestety, ale masz taką, bo piszesz dużo tutaj o psychologii. Ja nie będę czytał twoich wypowiedzi wszystkich, bo nie mamy na to czasu. Ale czytasz, piszesz tu o psychologii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że ty jesteś koncertowym przykładem psychologicznego zjawiska, które polega na tym, ja to roboczo nazywam przeniesienie. Ty przenosisz rzeczy, których sam w sobie nie lubisz i które sam krytykujesz w sobie, przenosisz na innych i próbujesz u innych je znaleźć. Stąd też u ciebie bełkot, który robisz, no niestety jest to bełkot. Ponieważ przeczysz sam sobie, krytykujesz mnie za robienie filmów, a nagrałeś jakiś? No to jest właśnie podstawowe pytanie. Krytykujesz mnie za to, jak nagrywam filmy, a nagrałeś jakiś? Wiesz, ile trzeba włożyć czasami w to pracy? Że się człowiek czasem pomyli? Że się trzeba zderzyć czasem z opiniami? Nie. Nie, ty sobie po prostu piszesz komentarze, znaczy w ogóle wróciłeś na mój kanał i naprawdę cię nie chcę. Nie chcę cię. Nie dlatego, że się boję, czy nie lubię krytyki. Ja lubię i się nie boję. Tylko ty jesteś takim typem wrzoda, wiesz? Wrzoda polegającego na tym, że cokolwiek ci się nie powie, to i tak do ciebie nic nie przemawia. Ty nie prowadzisz konstruktywnego dyskursu. Ty prowadzisz wytyk. Ja to nazywam wytyk. Ty wytykasz i uważasz, że ty masz rację. Okej, możesz mieć rację. Tylko wiesz,
Czekaj, czekaj, bo tutaj znajdę takie cuda, które ty pisałeś. Przede wszystkim masz duży ból dupy z Atorem, nie wiem czemu. I wydaje mi się, że obrywam rykoszetem właśnie za to, że ja z Atorem nagrywam i się lubię. I właśnie za to od ciebie obrywam. No nie jesteś obiektywny, drogi przyjacielu. Wiesz... O, właśnie, to. Cytuję Sasori Arta. Piszesz tak. Mi się osobiście wydaje, dobrze, że napisałeś, że osobiście, że u ciebie wszystko jest dobrze, gdy nie zderzasz się z negatywnymi komentarzami i nie chodzi mi tu, że ktoś cię wyzwie, tylko o bardziej konstruktywny komentarz okazujący nieścisłości w twojej wypowiedzi. Mój drogi Sasori Arcie, nieścisłości w mojej wypowiedzi. Poproszę o kilka przykładów. A ja ci wymienię jeden twój, bardzo duży przykład nieścisłości w twojej wypowiedzi. W pierwszych nowych komentarzach, które tu zrobiłeś parę filmów temu, napisałeś: przepraszam za mój język polski, dopiero się uczę. Kłamiesz. Operujesz językiem polskim bardzo dobrze. Lepiej niż wielu Polaków. Mnie się w ogóle wydaje, że ta twoja cała akcja z tym byciem Żydem to jest takie wymyślone sobie, ponieważ nie potrafisz niczym innym zaistnieć, to sobie wymyśliłeś, że będziesz Żydem. Językiem polskim operujesz fantastycznie. Znam wielu obcokrajowców mówiących dobrze po polsku i bijesz ich wszystkich na głowę. A Aleksandra, Aleksandra i Ani niepotrzebnie wdajecie się w dyskusję z człowiekiem, który tak naprawdę ma pretensje do samego siebie. Sasori Art, weź ty człowieku, zastanów się nad sobą. Ty masz pretensje do samego siebie o bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim wydaje mi się, że jesteś niezrealizowanym frustratem. Ja wiem, napisałeś mi tam, że ja taki jestem brzydki i niedobry, że jak ktoś mnie krytykuje, to natychmiast mu coś takiego powiem. Tak? Mam bardzo wielu krytycznych widzów na moim kanale. Nadal są moimi widzami, nie zbanowałem ich. Mało tego, odnoszę się do ich wypowiedzi. Bardzo często są moim źródłem inspiracji. Ty, Sasori Art, niestety nie jesteś moim źródłem inspiracji. Ja ci powiem dlaczego. Z jednej prostej przyczyny. Ty nie szukasz konstruktywnej dyskusji i ty nie szukasz dialogu. Ty szukasz wyrzygiwania i ty szukasz wytykania. A tak naprawdę wytykujesz, brzydko powiem, wytykujesz mnie coś, co wcale moją przywarą nie jest, albo jest, ale nie do końca. Natomiast wytykujesz, te przywary są akurat tobie cechowane. Ty to widzisz w sobie i tego w sobie nie lubisz i nienawidzisz. I próbujesz sobie znaleźć obiekt, na którym będziesz mógł skupić tą nienawiść do samego siebie. Proponuję wizytę u specjalisty, ewentualnie zrób to, co ja. Zrób to, co ja. Bo ja jako osoba zupełnie niedoskonała, ale jednak psycholog z wykształcenia, w pewnym momencie znalazłem sobie metodę na to, żeby się samemu rozwijać w tym temacie i żeby samego siebie zrozumieć. Otwarłem kanał i zacząłem nagrywać. I zderzyłem się z tą całą rzeczywistością, która jest na tym kanale. Od hejtu po miłość. Tak. Kanał, który prowadzę, mówię to nie po raz pierwszy, jest moją osobistą autoterapią. Zajebistą. Chyba najlepszą, jaką mogłem sobie wymyśleć. I koniec tematu Sasori Arta, ponieważ jest to człowiek, który ma, że tak powiem, napięku nie tylko ze mną. Znaczy, ze mną nie ma napięku, bo Sasori Art, nie zrozum mnie źle. To nie jest ignor. Mi jest ciebie szkoda, dlatego naprawdę nic nie będę z tobą robić. Natomiast ja doskonale wiem, co wspominałem już we wcześniejszych filmach, że miałeś zamknięty kanał, który sam masz. A wiem przez kogo. Nie jest to Ator. Nie tylko Atora znam jako youtuberów. Znamy się w większej grupie. I wiem, że narozrabiałeś na kilku innych kanałach. I miałeś, że tak powiem, kłopoty z administracją YouTube'a. No. Skończmy to. Co my tu mamy jeszcze? Kanciak, jak zwykle uśmiech na twarzy po twoich przyjemnych 31 minutach. Tak? Ciekawe, czy będziesz miał uśmiech na twarzy dzisiaj, jak opowiadałem o Sasori Arcie. Ale dziękuję ci, Kanciaku, mój ty miły. Monika Pleskacz. Michał, co myślisz o ostatnich szczycie NATO i o tym, co zostało ustalone? Kurczę, nic nie myślę, Monika Pleskacz, przepraszam. Ja tylko o tym NATO, znaczy widziałem, że jest... Kisiu, czekajcie, piesek. Kisia, musisz mi przeszkadzać jak zwykle. Co, mam cię na ręce wziąć? No co jest? No cio. No dzień dobry. Słuchajcie, spał na kanapie cały czas, jak czytałem sobie artykuły przygotowujące się do. Się obudził, jak zacząłem nagrywać. Moje słońce, kochane, tak.
Zaraz pójdziemy spać. O czym mówiliśmy? O tym szczycie NATO. Nie jestem specjalnie w temacie, powiem wam szczerze. Muszę się przygotować. Wiem tylko, że coś tam zostało naobiecywane jak zwykle. Powiem wam, to też jest w tym kontekście gotowania żaby, ale o tym będzie w ogóle ten, bo do tej żaby ona o Ukrainie i o nas, to ja zrobię specjalne postkomentum pożabowe. Ale powiem wam, że śmierdzi mi tutaj coś strasznie. Naprawdę. Bo takiej propagandy już dawno nie było. Naprawdę już dawno nie było takiej propagandy w polskich mediach. I nie leży mi to, nie leży mi to, nie leży mi to po prostu, no. Marcelina Czarnecka, a w ogóle ktoś pisał wcześniej do mnie, czekajcie, muszę znaleźć pisik. Z jednym Cesari Artem zaintrygowałem, przepraszam. Nie, bo mnie naprawdę, wiecie co, co mnie wkurza? Wkurza mnie to, jak ktoś krytykuje coś, czego tak naprawdę sam jeszcze nie zrobił. Ja wiem. Ja nie jestem jakimś super youtuberem. Ja mogę, w ogóle mój kanał jest z dupy. Nagrywam wszystko strasznie w stylu mono i w ogóle. Tylko ja zawsze, jak ktoś mnie zaczyna krytykować, to ja pierwsze pytanie, jakie zadaję, a zrobiłeś to samo, co ja i wiesz, jak się to je? Hmm? No właśnie, bo tu o to chodzi. A, Mateusz Dawid do mnie napisał. Mateusz Dawid pisze tak. Nagraj odcinek o tych znakach zodiakalnych. Ciekawe to jest. Pozdrawiam. No ale co mam wam wszystkie znaki zodiaku wymieniać? Co ja o nich myślę? Bo to będzie właściwie tylko i wyłącznie moja opinia. Ja nie jestem wykwalifikowaną wróżką w temacie... akurat w temacie... Wróżką może jest w tym. Ale nie jestem wykwalifikowaną wróżką w temacie znaków zodiaku. No aż tak się nie znam. I... O, bardzo ważna wypowiedź. Monika Nowakowska. Monika Nowakowska. Piszesz, z problemami czasem trzeba się przespać. Czasem, nawet zawsze, powiem wam szczerze. To jest taka moja zasada. Nie musicie jej oczywiście powielać, ale ja lubię spać z problemami. Chyba dlatego miałem problematycznych facetów. Jaki żarcik, nie? Suchar dnia zrobiłem teraz. Ale Monika Nowakowska pisze tak. Co do feng shui, powinno się czytać feng shui. No, Monika Nowakowska, pierwsze słyszę. Znaczy, oczywiście ci wierzę, ale pierwsze słyszę, bo zawsze było feng shui, feng shui. Feng shui. Może to jest to samo, co kiedyś było ketchup, nie? Nie mówiło się ketchup, tylko ketchup. No, może tak być. Co ciekawe, niepoprawna wymowa bardziej się przyjęła i jest popularniejsza. O, właśnie, Monika Nowakowska, no właśnie. No. No tak. No może to właśnie jest coś w tym stylu tego ketchupu. Ale wy się w ogóle, kochani, strasznie rozgadujecie tam pod tym moimi filmami. Fajnie, cieszy mnie to. Patryk J, Oliwia Olsyk, Ani, wy jesteście w ogóle najbardziej aktywni. No nie tylko wy oczywiście, ale najbardziej wy jesteście aktywni. Wy się rozgadacie, kochani, to noże lecą. Aleksandra pisze, świnka Pepa, podmiot satanistyczny i zjarany do nieprzytomności, a ja pozwalam mojej małej to oglądać. A Oliwia Olsyk pisze o świat według Ludwiczka. Oliwia Olsyk, ja wiem, że ty tam z Rosją coś masz wspólnego. Ja mam koleżankę, która podobnie jak ja, bardzo głęboko nie tyle wierzy, co wiemy, o tym, że są przekazy podprogowe w bajkach dla dzieci i tak dalej. I co ona pozwala oglądać swojej córce? Ano, jest taka rosyjska bajka Masza i Niedźwiedź. Ja tą bajkę osobiście oglądałem i powiem wam, kurwa, jak dziecko, po prostu tak począłem. Masza i Niedźwiedź, jaka naprawdę fajna bajka. Jest taka dziewczynka, nazywa się Masza i ona, i tam jest niedźwiedź, taki misiek sobie chodzi koło niej. Ten misiek tam ją czasem broni, coś tam. Bajka jest po prostu zajebista, jak oglądam te wszystkie SpongeBoby, właśnie Świnki Pepy, różne inne, tak patrzę na to i... Co to jest? Dobrze, że nie jestem wychowany na czymś takim, bo byłbym pewnie jeszcze bardziej popierdolony, niż jestem teraz. A w ogóle fajnie mi głos siada, nie? No, też tak uważam. Ale to wszystko przez ten, bo dostałem... W ogóle wczoraj mi ucięło tego palca, bo wiecie, ja pokażę wam. Na tym palcu nie, bo nie zdaję opatrunku, ale... Na tym, to jest dokładnie ten sam palec, to jest bliźniak. To mi ucięło tak, tutaj całego paznokcia mi zerwało i mam mniej więcej w tym miejscu, tak pod skosem ścięty cały palec opuszczę. Że jest mięcho i nie ma, ktoś je, to się, przepraszam. Jest mięcho i nie ma paznokcia. No.
Ale słuchajcie, to jest znak. Dla mnie to jest znak. Mówiłem, że ten... Słuchajcie, zły się koło mnie kręci, szatan się mną interesuje, no. Spodobało mi się w miejscu, natychmiast postanowił mi upierdolić palca, żeby mi się przestało podobać, a mi się podoba nadal. I tak będzie. Wiem, że brzmię jak obłąkany, ale przykro mi. Co my tu jeszcze mamy w kapitalnych naszych wypowiedziach? Miśki, ale wy się rozgadujecie. No. Czekajcie, czekajcie. Boicie się motylicie? Wiecie co, czym to ja się nie boję? Znaczy one mnie wkurwiają, bo jak mam na wsi mieszkam, nie? Jak mamy czasem lampkę włączoną na ogródku zwłaszcza. Taki stół na ogródku mamy i tam taką lampkę gazową sobie włączamy czasem wieczorem. To właśnie lecą te wszystkie kurwy i się giną w tym ogniu. Jak głupie jakieś. Nie wiem o co im chodzi. To już było. O, muszę to przeczytać, muszę. Ja wiem, że to jest kolejny wpis, który taki jest, że mogę się pogłaskać po główce. Aczkolwiek z uwagi na to, że pisze to człowiek... Dobra, to przeczytam. Jacek Bendec napisał do mnie tak. Cześć Michał, jestem przynajmniej o dekadę starszym białym, heteroseksualnym katolikiem mieszkającym w United Kingdom od ponad 10 lat. Uważam, że nazywając rzeczy po imieniu udowadniasz, że masz jaja. Jeszcze mam. Saseri Art mi jeszcze nie obciął. Pozdrawiam i powodzenia... Wiecie co, przepraszam w ogóle za ten dowcip teraz. Saseri Art, przepraszam. To teraz jadę po prostu gimperem. Dobra. Za chwilę się do tego odniosę. Pozdrawiam i powodzenia oraz wytrwałości w tym, co robisz. Niewielu ma taką odwagę. Powiem... No, wrócę do tego, co powiedziałem. Nie powinienem tak mówić. Przepraszam. Przepraszam, bo to było złośliwe. Znaczy ja w ogóle z natury jestem złośliwy, to jest właśnie problem. Ja jestem z natury złośliwy, ja to obieram w słowa, że jestem sarkastyczny. Nie, mój sarkazm nie jest sarkazmem, tylko złośliwością, przepraszam. MRGG, piszesz do mnie z pretensją i wyrzutem. Panie Jakubowski, człowiek wstaje rano, nie ma co słuchać do śniadania, jak tak można? Przepraszam, nie, poprawię się. Miał, dlatego mnie nagrywa, to ludzie wiedzą. A właśnie teraz sobie wpadłem na pomysł, ja sobie będę jadł tosty z Nutellą, a wy sobie zjedzcie jajecznicę na boczku. Jak się komuś będzie chciało robić. Także Mr. GG, pamiętaj. No. Piernik, o mój Boże, święty duch Pana Boga chwali. Piernik, ja wiem kto, kim jest Piernik. Udawało nam się swojego czasu robić bardzo fajnego bloga, którego wam zresztą swojego czasu czytałem. Piernik pisze do mnie coś takiego. Witaj, nie rozmawialiśmy już bardzo długo. Oj, bardzo długo nie rozmawialiśmy, to fakt. A Piernik pisze dalej tak. Fajny kanał, choć z wieloma opiniami się nie zgadzam. Pozdrawiam te. Drogi Pierniku, masz prawo się nie zgadzać, ponieważ jest to twoje święte prawo. Świętego prawa nie zabieramy. Fajny kanał, dziękuję, że piszesz, że fajny kanał. Jeżeli nie zgadzasz się z opiniami, to napisz z którymi konkretnie i dlaczego i co jest inaczej, bo ja jestem od tego, żeby się ze mną nie zgadzać. To jest moja kluczowa rola w tym wszystkim. Ja mówię swoje własne opinie, też na chwilę wrócę do Sasori Arta, który mi zarzuca, że wypowiadam swoje opinie. Tak, wypowiadam swoje prywatne opinie. Na tym kanale wypowiadam swoje prywatne opinie, to jest mój kanał i sobie na nim gadam to, co ja myślę. A wy się z tym możecie zgadzać, albo nie. Jeżeli się zgadzacie, to fajnie. Znaczy fajnie, w sensie takim, jeżeli się zgadzacie, to się zgadzacie. Jeżeli się nie zgadzacie i piszecie, dlaczego się nie zgadzacie. Ja bardzo często biorę na klatę i bardzo lubię opinie, bo wiecie co? Ja mam również świadomość tego, że moje indywidualne opinie wcale nie muszą być prawdą ostateczną. I bardzo często nie są. Aż taki nie jestem zdolny, żeby mieć na wszystko odpowiedź. Więc, Pierniku, jeżeli się nie zgadzasz, to napisz, z czym się nie zgadzasz. Ja lubię ludzi niezgadzających się, bo oni poszerzają moje horyzonty, jest to bardzo proste. Wykorzystuję was do tego, moi drodzy, tak naprawdę. No i tu już reszta komentarzy, którą mam, to jest komentarz do gotowania żaby numer 15 o tych Ukraińcach. Powiem wam,
Powiem wam tylko tyle, że coś mi śmierdzi w tych Ukraińcach, w sensie tej całej propagandzie, która się teraz dzieje. A, i jest jeszcze jeden komentarz, który właśnie wyszukałem go teraz i go znalazłem. Pure Gris. Pure Gris taka osoba, po awatarze sądzę, że kobieta. Piszesz do mnie tak. Jaki jest twój osobisty stosunek do niewiernych? Reszta wypowiedzi, no mogę przeczytać, ale piszesz, że jestem czymś pomiędzy agnostykiem a ateistą, można by powiedzieć, że nie podążam za żadnymi zasadami. Prawda jest jednak taka, że osobiście nie uważam się za złego człowieka. Ale jaki jest mój stosunek do niewiernych? A kim jest kurwa niewierny, no? Że aż zaklnę. Ja wiem, bo wy wiecie, że ja jestem muzułmaninem i ubraliście mnie w tą szufladkę tych idiotów z Bliskiego Wschodu. Ale bezmyślnych zresztą. Niewierny? Kim jest niewierny? Ja nie uważam nikogo za niewiernego. Niewierny? Według Koranu niewierną jest osoba, która według Koranu, który ja czytałem, oczywiście nie ci idioci z Bliskiego Wschodu. Według Koranu, który ja czytałem, niewierną jest osoba, której przedstawiło się nauki, które są zawarte w Świętej Księdze i ta osoba, rozumiejąc je, to jest bardzo ważne, rozumiejąc je, te nauki, świadomie je odrzuciła. Tą osobę można nazwać niewierną. Więc niewiernym na przykład nie jest osoba, która nie przeczytała Koranu. Nie może być niewiernym, bo go nie przeczytała. A poza tym, kim jest niewierny? Jest masę ludzi, którzy nie podążają za żadną religią, za żadną świętą księgą, a ci wszyscy religijni i święci mogliby się, by się od nich uczyć postaw życiowych. Taki jest mój stosunek pur gri, taki jest mój stosunek do niewiernych, bo w cudzysłowie nawet ujęłaś to, niewiernych. Nie ma osób niewiernych. Na litość boską, że dożyję kiedyś czasów, jak przestaniemy się wartościować w ten sposób. To nie jest zarzut do ciebie, Pure Gris. Ty zadawałeś bardzo mądre pytanie. Zresztą dziękuję za nie. Ale naprawdę, tak, czasami sobie myślę, ludzie, dożyjmy czasów, w których wszyscy będziemy się szanować za to, jacy jesteśmy, a nie kim jesteśmy. Pierdolnąłem filozofią teraz, nie? No. Tak sobie myślę czasami, jakby było fajnie. O, jakby było fajnie. Żebyśmy się przestali oceniać i osądzać wzajemnie z punktu widzenia tego, co widzimy, a nie tego, co czujemy. I wiecie co? Na koniec wam powiem, zróbcie sobie tę jajecznicę na boczku na śniadanie. Jak ktoś nie ma boczku, to niech sobie pieczarki wsypie. Jakby każdy w domu miał pieczarki, nie? Jak nie macie pieczarku, może być ananas. Pojechałem. Ostateczna faza rzucenia palenia polega na tym, że mi się właśnie płuca oczyszczają. Strasznie, nie chcecie widzieć, co leci z moich płuc. Nie macie boczku, nie macie pieczarek, ananasik. Albo platynę. Każdy w domu trzyma platynę, ananasa i w ogóle. Co ja teraz z was robię, mam dobry humor. Jak zawsze. Chyba. Taka refleksja na koniec. To zróbcie sobie tam jajecznicę z czym chcecie. Tak najważniejsze, żeby było jajko. I moi drodzy, taki przemyślunek na piątek. Kochani, pomyślmy przed jutrzejszą medytacją, bo w ogóle jutro będzie medytacja. Znowu. Już wracamy do tematu, już wszyscy odpoczęli się, uspokoili. Przemyślmy sobie jedną rzecz. Ona jest bardzo ważna i moim zdaniem bardzo potrzebna, żebyśmy ją wiedzieli. Czy nie fajniej by było, gdybyśmy wszyscy się naprawdę lubili tylko za to, jacy jesteśmy, a nie kim jesteśmy? Nie? I tym optymistycznym akcentem kończymy tą moją dzisiejszą wypowiedź. Życzę wam bardzo udanego dnia, bardzo udanego piątku. Piątek sam z założenia jest w ogóle udanym dniem, także na pewno będzie udany. Kocham was i uwielbiam, wy mnie też, tak, 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 tak. Tak, to było pytanie takie z naciskiem nie przyjmuję odpowiedzi, nie. Zachowuję się jak narcyz? Nieprawda. No, kochani, wszystkiego dobrego w dniu dzisiejszym i widzimy się na wieczornej medytacji. A w międzyczasie jeszcze będą jakieś filmy, bo ja się produktywny zrobiłem. Przez palec mam tak zwane L4, więc mam dużo czasu, żeby sobie nagrywać i myśleć o różnych rzeczach. No. Co to było teraz? Michael, zachowuj się. Dobra, do zobaczenia, kochani.